cykl warszawski. W Warszawie znajduje się jeszcze kilka murali reklamowych z czasów PRL. Na kamienicy znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic Sokolej i Targowej znajduje się mural reklamujący błony fotograficzne marki Foton. Kilka lat temu został on odnowiony. Tuż obok, bliżej ulicy Targowej, znajdował się jeszcze jeden mural, który reklamował zakład jubilerski. Został on jednak kilka lat temu zamalowany. Jakieś 100 metrów dalej, na kamienicy stojącej przy skrzyżowaniu Kijowskiej i Targowej, znajduje się kolejny mural, pochodzący najpewniej z lat 70., który niegdyś reklamował środki chemiczne molozol, buchozol i sanitozol. Jeśli chodzi o tego typu murale, to na myśl przychodzi mi jeszcze jeden, znajdujący się w Śródmieściu na ulicy Widok. Kiedyś reklamował on Totolotka i o ile dolny napis wysokie wygrane pieniężne jest nadal dobrze widoczny, to z górnego widoczne jest tylko drugie słowo – grow. W tym odcinku chciałbym jednak opowiedzieć o pewnym charakterystycznym muralu, który znajdował się na Grochowie, na kamienicy stojącej pod adresem Grochowska 215. Powstał on w latach 70. i reklamował warszawskie zakłady drobiarskie Poldrop. Mural ten był słynny, ponieważ była to reklama 3D. Charakterystyczna dwumetrowa połówka jajka wystawała poza obrys kamienicy. Reklama swój wygląd zawdzięczała malarce Emilii Noszko-Paprockiej, która w 1973 roku wygrała konkurs na znak graficzny przedsiębiorstwa Poldrop. Okrągły sygnet przedstawia kurczaka, którego wpisana jest biała elipsa, czyli właśnie jajko. Co ciekawe, choć samo przedsiębiorstwo Poldrop już nie istnieje, to logotyp ten do dziś jest używany przez rzeszowską firmę Resdrop. Neon z logo Poldrobiu można zobaczyć także w Galerii Neonów we Wrocławiu. Mural z jajkiem stał się charakterystycznym punktem Grochowa na wiele lat. Przetrwał lata 70., 80., 90. i 2000. Z biegiem lat niszczał, a w pewnym momencie pojawił się na nim zaciek, który sprawił, że jajko zaczęło przypominać łyżkę. Niestety w 2010 roku nadszedł kres muralu. Postanowiono ocieplić kamienicę i takim sposobem słynna reklama zniknęła. Brak słynnego muralu zaczął jednak wkrótce przeszkadzać mieszkańcom Grochowa. Już w 2011 roku pojawił się pomysł jego powrotu. Początkowo powrócił on w formie projekcji wyświetlanej na ścianie kamienicy. Takie pokazy miały miejsce przez 3 dni od 23 do 25 września w godzinach wieczornych. Podczas pokazów gości częstowano jajkami na twardo. Przez kolejne kilka lat starano się przywrócić reklamę na jej miejsce, jednak bezskutecznie. Ostatecznie pomysł jej powrotu w to miejsce zablokował właściciel gruntu, który planował wybudować nowy budynek tuż obok kamienicy. Wreszcie w 2013 roku udało się i mural wrócił na Grochów, jednak nie na swoje oryginalne miejsce, a na ścianę kamienicy przy Męcińskiej 42. Jego odsłonięcie miało miejsce 8 listopada o godzinie 19. Mural powrócił dzięki Annie Brzezińskiej-Czerskiej z projektu Bliżej Konsumenta, poświęconego właśnie dawnym warszawskim muralom reklamowym oraz fundacji Wleb w Det. To oni wpadli na pomysł oraz zebrali środki na odmalowanie reklamy. Projektowi patronowała także klubo-kawiarnia Kicia Kocia, w której można było obejrzeć zdjęte ze ściany jajko. A co do samego jajka, warto wspomnieć, że teraz pełni ono także funkcję kapsuły czasu, w której mieszkańcy Grochowa umieścili listy czy zdjęcia. Nowy mural jest identyczny jak swój poprzednik, znalazł się na nim nawet zaciek, o którym wcześniej mówiłem. Jedyną różnicą jest brak napisów Poldrop oraz warszawskie zakłady drobiarskie. Wróćmy jeszcze do kamienicy przy Grochowskiej 215. Obok niej, pomimo planów właściciela gruntu, nadal nie powstał żaden nowy budynek. Na jej fasadę trafił za to nowy mural. W listopadzie 2018 roku, dla uczczenia 100 lat niepodległości Polski, odsłonię to dzieło Tytusa Brzozowskiego, na którym widnieją charakterystyczne dla Pragi południe miejsca. Most Poniatowskiego, Kościół Najczystszego Serca Maryi Nowozuszembeka oraz Stadion Narodowy. Widzimy tu także tramwaj Konstal 13N na linii 24.